Proszę Państwa, tylko się cieszyć, tylko to chcę wyrazić, radość, że Państwo jesteście. Tak patrzę na przeróżne sympozja, to uniwersytet może mieć wiele tysięcy ludzi, a na sympozjach garstka. Także dziękujemy tym bardziej, że Państwo jesteście. Bóg zapłać i na pewno będziecie nosicielami prawdy. Będziecie, zaniesiecie prawdę wszędzie, a zwłaszcza o mediach, bo tak, Radio Maria jak powstawało, to właśnie niezwykłą rolę odegrał ksiądz biskup tu obecny, który jest również, wtedy był przewodniczącym Komisji Episkopatu do Spraw Mediów, w dalszym ciągu ksiądz biskup jest w tej komisji i w Instytucie Dziennikarstwa na UKSW i w ogóle. I muszę powiedzieć, że proszę Państwa, bardzo zachęcał ksiądz biskup. Ja jak zaczynałem, to tak nie wiedziałem, jak chodzić po tej ziemi, tak? A tu była zawsze zachęta. To było coś niesamowitego i trochę węgla już pisał Prus, trochę węgla porusza okręt, a trochę serca człowieka. I za to bardzo wielkie dzięki do dzisiaj i wszystkim. A więc zachęcajmy się do tworzenia mediów, do wchodzenia w media, do bycia świadkami prawdy przez media. Myślę, że my katolicy, ale i Polacy za mało w to wchodzimy. I stąd dlatego tak mamy mało mediów i są takie problemy, jak widzimy. Dawaliśmy sobie radę, mówił ksiądz biskup, kiedyś ksiądz biskup Stefanek na jednej z transmisji mówi, dawaliśmy sobie radę nawet w komunizmie, nawet w stanie wojennym, a teraz nie możemy sobie dać rady. Dlaczego? Bo media i ludzie mają zdrowie często takie, w jakim środowisku przebywają, naturalnym, i mają to zdrowie, powiedziałbym, intelektualne, duchowe, takie, z jakimi mediami przebywają. Zresztą nasze przysłowie mówi, z jakim przestajesz, takim się stajesz. I takimi się stajemy i nie możemy sobie dać rady. I nie możemy sobie dać rady. Dlatego media i być świadkami. Wszyscy powinni wchodzić w media. W tej chwili wszyscy mogą wchodzić w media przez internet. Nie zostawiać tego na boku. To jest tak. Pamiętam, jak Radio Maria miało się zaczynać i chodziło o jedną z diecezji. Nie powiem, w której diecezji. To były takie początki. To były takie początki i tu radio. I pan profesor Bender o tym mi opowiadał, był akurat przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tamten ordynariusz, bardzo zacny, bardzo wspaniały, tyle mi pomógł, że no nie wiem, niesamowity. I z poczuciem humoru równocześnie przy tym wszystkim. Tak, ten, i on no mówi, no ale ja mam tu radio, to nie będą mi słuchać i tak dalej. A on mówi, a ten profesor mówi, ale ekscelencjo, jak nie będzie Radia Maryja, to w to miejsce wejdziemy inni, bo to tak jak na autostradzie. Jak my nie jedziemy, jadą inni. Wejdą inni i może wejdą jacyś jehowici, tak powiedział. I ten mówi, tak, to niech przychodzą absolutnie i tak dalej. No widzicie Państwo, jeżeli my nie wchodzimy, to wchodzą inni. I zło jest brakiem dobra. Czyli budować struktury dobra i nie jęczeć, nie narzekać, najwyżej na siebie, że czegoś nie zrobiłem. Proszę Państwa, w jednej z książek, tak czytam, że 2500 lat temu, warto to zapamiętać, to zdanie mi dużo pomogło, 2500 lat temu już w takim dziele Sztuka Wojenna Chińczyk napisał: najwyższą umiejętnością w sztuce wojennej, pan redaktor, tak patrzy, pan patrzy, tak, bo wie to na pamięć, tak? Najwyższą umiejętnością w sztuce wojennej jest podporządkowanie sobie nieprzyjaciela bez walki. No.
I katolicy dla central antyewangelizacyjnych są wrogami. No i co? To wziąć media. I wszystko załatwione. I dlatego nie może sobie dać rady i wchodzić w media. Ktoś mówi, a mamy telewizję, trwam. No i co z tego? Ile tego jest? Jeden kanalik. Jedno miejsce. Oczywiście, że promień światła sprawia w ciemności, że wszystko robactwo ucieka. Prawda? To jest siła prawdy. Ale popatrzmy na inne telewizje, nie będę mówił, jakie, po ile kanałów mają. Obecnie po kilkadziesiąt i na różne sposoby wywracają te swoje, no, swoje tezy, na różne sposoby, na różne przypadki. I to jest dostosowane i do chorych, i do inteligencji, i do dzieci. I tak, i w żartach, i w kabaretach, i w poważnych, wydawałoby się, sprawach, i w historii. Tak. Także, proszę Państwa, wchodzić w media i być świadkami prawdy, tego życzę wszystkim. I to jest być człowiekiem wierzącym, być Polakiem, to tak. Pierwsze, prostować siebie według prawdy. Prawda to nie jest to, co ja sobie myślę, tylko szukać prawdy. Znajdować prawdę. Tu pomaga nam Kościół bardzo. Bardzo nam pomoże spowiednik. Systematyczna spowiedź. Tak. Nie, że ja sobie coś wymyślę. Nawet objawienia ma. Okazuje się, że to jest choroba, a nie objawienie. To też trzeba. Tak. I później o tej prawdzie świadczyć, czynić. Nie stać z boku. Dziękuję serdecznie, bardzo gorąco Państwu za to, że jesteście, księdzu biskupowi, za przyjaźń od samego początku. Tak odbieram. Czy nie za dużo powiedziałem? No. A tutaj to muszę powiedzieć, że jest ksiądz Infuad Ireneusz Skubiś jeszcze. To było tak razem zawsze. Ksiądz profesor, już, ojciec profesor, już nie będę mówił. Mogę zdradzić tutaj, ale zdradzę, bo jesteśmy w rodzinie. Jak uczelnia się zaczynała i trzeba było opinię do ministerstwa, to wszystko wyjdzie. To ojciec profesor dał bardzo dobrą, takie referencje dał, że powinna być. I ojciec profesor. Tak. Tak. Widzicie? I drugi, który taki był, to był jeszcze, był przewodniczącym komisji do spraw nauczania. Wtedy ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus też to samo powiedział. I tak nie bardzo chcieli, ale jednak się zgodzili. I jest uczelnia, i jesteśmy w tej uczelni. Bóg zapłać. A więc alleluja, do przodu robić. Bóg zapłać.